Piątek, godzina 16, to jest stała pora magazynu Lig Egzotycznych. Dzisiaj po raz 126, a po raz 31 na antenie kanału sportowego. Dzień dobry, Adam Kotleszka, witam Państwa, witam wszystkich spragnionych egzotycznych podróży, zwłaszcza w tych obecnych dziwnych, przyznacie, czasach. Magazyn, który traktuje o wszystkich ligach, które nie mają swoich magazynów. Magazyn, który traktuje o wszystkich ligach, o których rzadko kiedykolwiek słyszeliście i których pewnie w większej części nawet nigdy nie oglądaliście, ale pokazujemy Wam to w ten sposób, że nawet o lidze mołdawskiej warto będzie posłuchać. Uwierzcie mi, bo dzisiaj właśnie Mołdawia, drodzy Państwo, jak zwykle co tydzień bierzemy na tapet ligę, która jest mocno egzotyczna, niektóra bliżej Polski. Tydzień temu byliśmy w Oceanie, oglądaliśmy sobie stadiony z Wysp Salomona, z Vanuatu, z Fidżi, dzisiaj zdecydowanie bliżej naszego kraju. Natomiast przez najbliższe 90 minut będziecie mieli pewność, że Mołdawia, mimo tego, że leży w Europie i że jest całkiem blisko Polski, to jednak jest bardzo, bardzo egzotyczna i pod względem piłkarskim, i samego miejsca do życia. Będą goście, będzie dzisiaj i też kilka łączeń, będzie łączenie prosto z Mołdawii. Będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. Tradycyjnie na samym początku tego magazynu przechodzimy sobie do tego, żeby wyjaśnić Wam podpowiedzi, które ukazały się na Instagramie wczoraj dokładnie, a więc zawsze dzień przed rozpoczęciem programu. Dostajecie ode mnie podpowiedzi, no i wedle których próbujecie sobie pobawić się i zgadnąć, o jakim kraju będzie mowa. Nie wiem, czy mamy ten plik z podpowiedziami, czy jeszcze nie, bo dzisiaj mamy, wczoraj, tydzień temu był piątek 13, ale my dzisiaj mieliśmy złośliwość rzeczy martwych. Widzę, że mamy, więc tak to wyglądało, drodzy Państwo, wczoraj właściwie. I w dużej mierze trafiliście. Po prostu bardzo prosta zagadka w tym tygodniu. O ile przed tygodniem mało kto trafił, że będziemy mówić o Lidze Mistrzów Oceanii, tak dziś te podpowiedzi naprowadziły Was na to, że to będzie Mołdawia. Kilka z nich sobie teraz prześledzimy. Nie jest to popularny kraj turystycznie. Ano nie jest, słuchajcie, bo według danych z 2018 roku, a więc dosyć jednak świeżych, Mołdawia jest najrzadziej odwiedzanym krajem w Europie. Natomiast na świecie tylko dwa inne państwa miały mniej turystów. Są to Bangladesz, a także Gwinea. Mołdawia jest trzecia od końca, jeżeli chodzi o turystów. Tutaj Gwinea, jak widzicie, i mamy też Bangladesz. Ale no, słuchajcie, no, jest to kraj specyficzny bardzo. Jest kilka ciekawych miejsc tam do zobaczenia. My dzisiaj je Wam zdecydowanie pokażemy. Tym bardziej, że te miejsca wiążą się w bardzo dużej mierze z piłką nożną. Jest to też jeden z najbiedniejszych krajów w regionie. Mołdawia jest w ogóle najbiedniejszym krajem w Europie. Jednym z najbiedniejszych. Średnie zarobki w Mołdawii wynoszą $250 na miesiąc. W bardzo dużym uśrednieniu w Polsce pod tym względem zarabia się $1250 miesięcznie, więc trochę więcej. Jeden lej mołdawski, około 27 groszy, więc no, widzicie, że tutaj jednak nic tylko jechać do Mołdawii i szaleć, i wydawać pieniądze, zarabiać tutaj, a wydawać w Mołdawii. Wino ma tam bardzo specjalny status w tym kraju. Mołdawia, jeżeli czymś się może poszczycić, to właśnie winnicami. Jest taka jedna winnica, która ma, uwaga, 100 kilometrów. To nawet nie ciężko nazwać winnicą, to jest po prostu piwnica, gdzie kolekcja liczy 1,5 miliona butelek. To jest największa kolekcja na świecie. Niektóre z nich mocno przykurzone, jak widzicie. Przez 100 kilometrów te korytarze się ciągną. No, raczej nie do pobicia rekord. Mołdawia nawet uznała wino za... Inaczej, przestała uznawać wino za napój alkoholowy, co sprawia to, że dzięki temu można go reklamować w dzień, że nie ma żadnych restrykcji związanych ze sprzedażą go późno w nocy. To miało też troszeczkę rozruszać gospodarkę Mołdawii. No i tak na dwojako to wyszło. Natomiast jeżeli faktycznie coś macie przywieźć sobie z tego miejsca, to myślę, że wino. Mojego gościa też dzisiaj zapytam o to, czy jakieś wino z Mołdawii przywiózł. Większość z was zna przynajmniej jeden hit z tego kraju i niekoniecznie może wiedzieć, że to jest hit z Mołdawii. Każdy z was, uwierzcie mi, że każdy z was, jakiejkolwiek muzyki byście nie słuchali, zna ten numer. Numa, numa, jej i tak dalej, Dragostanin Tej. Panowie z Ozone. Pamiętacie ich na pewno. Kilkanaście lat temu weszli na listy przebojów naprawdę szturmem. Zdobyli je w niemal każdym kraju na świecie właśnie tym hitem Dragostanin Tej. Ja muszę Wam powiedzieć, z tym kawałkiem mam pewną anegdotę. Doskonale pamiętam, te kilkanaście lat temu, oglądając kiedy jakąś włoską telewizję, zobaczyłem teledysk do tego kawałka, kiedy on w Polsce kompletnie nie był popularny.
I byłem przerażony, co to za szmira? Mówię, nie, no to jakiś dramat. I mówię, to na pewno nigdzie nie zrobi kariery. Tydzień później to było na wszystkich pierwszych miejscach list przebojów, także u nas w kraju. Więc no, mocno mi to zapadło w pamięć, no ale wiecie, jak to jest z hitami. Niekoniecznie muszą być bardzo mocno górnolotne, ten taki zdecydowanie był. Nie był. Klub z tego kraju grał kiedyś z polskim klubem, nie tak dawno, w 2017 roku, runda playoff do Ligi Europy. Legia Warszawa podejmuje Szeryfa Tiraspol. Dwa remisy, 0-0, 1-1, 1-1 w Warszawie, więc dzięki bramce na wyjeździe ekipa z Mołdawii awansowała do Ligi Europy. Legia musiała obejść się smakiem, a więc mamy przykre doświadczenia z zespołami, a właściwie z tym jednym zespołem z tego kraju. W tym kraju grali także polscy piłkarze. Z jednym z nich się dzisiaj połączymy. Stadiony w Mołdawii teraz chciałbym wam pokazać. Nie przecierajcie oczu ze zdumienia. To nie są stadiony polskiej A-klasy, to nie są stadiony polskiej okręgówki. To jest najwyższa klasa rozgrywkowa w Mołdawii. Słusznie mi tutaj jeszcze Michał podpowiada, że jeszcze musimy rozjaśnić wam zagadkę, kto pierwszy trafił, że chodzi o Mołdawię. Słuchajcie, pierwszą osobą, która już po dwóch minutach od ukazania się podpowiedzi, która zgadła, że chodzi o Mołdawię, Młody Dolin. Młody Dolin, dla ciebie wielkie brawa, kimkolwiek jesteś, drogi użytkowniku. Wielki szacunek dla ciebie. Pierwszy zgadłeś, ale tak jak mówiłem, zdecydowana większość z was trafiła, że chodzi o Mołdawię. Zobaczmy sobie jeszcze mapę. Zanim te stadiony wam przedstawię, to zobaczmy sobie jeszcze mapę, żebyście mieli już taką pełną jasność, o jakim kraju mówimy. To są oczywiście kluby w Mołdawii. Obecnie 10 klubów, jeden spada co sezon. Pierwsza drużyna gra od pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, natomiast do przyszłego sezonu drugi zespół będzie grał od pierwszej rundy eliminacji do Conference League, a więc do tego nowego pucharu. Mołdawskie kluby zdecydowanie poza Szeryfem Tiraspol specjalnie sobie w pucharach nie radzą, no ale będą próbować bić się prawdopodobnie z polskimi. Oglądamy stadiony w Mołdawii. Za momencik tutaj będzie ze mną już gość, więc bądźcie czujni. Oglądamy. Mołdawia, Naddniestrze, a ostatnio, nie tak dawno w sumie, w tych miejscach był Michał Kołodziejczyk, który jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, cześć. Michał, mecz to pretekst, to jest nazwa twojej książki. Ja muszę ci powiedzieć, że ta nazwa idealnie oddaje charakter tego programu, bo mecz czy cała piłka nożna jest też tylko pretekstem. Tak naprawdę, żebyśmy sobie o każdej danej lidze porozmawiali, tak wygląda okładka tej książki. Zazwyczaj ta piłka nożna jest tylko pretekstem, żeby pogadać o danym kraju. Mołdawia, Naddniestrze. Kraj niby niedaleki od Polski, natomiast myślę, że bardzo mało osób wie cokolwiek o nim. I chciałbym, żebyś nam dzisiaj wyjaśnił w ogóle. Też wiesz, nie jestem specjalistą o Ligi Mołdawskiej. Jasne. Bardziej chcę cię pytać nawet o sam kraj, wiesz, bo o lidze pewnie będziemy mogli pogadać z Jarkiem Jachem, który będzie naszym gościem. Natomiast o samą Mołdawię, o samo Naddniestrze, jakie na tobie zrobiło takie pierwsze wrażenie? Ponure, strasznie ponure. Ja w Mołdawii byłem 3 razy z racji meczów reprezentacji Polski i teraz w ostatnim roku w listopadzie
przy okazji pisania książki. I nie jest to miejsce na pewno do zobaczenia jesienią. Bo o ile kadra za Fornalika grała tam w czerwcu, Kiszyniów kwitł, można było sobie posiedzieć w ogródkach. Tak, jedno z najbardziej depresyjnych miejsc jesienią zdecydowanie. Przejechaliśmy całą Mołdawię. Byliśmy na północy w Sorokach, to jest stolica cygańskich pałaców. Jeden wygląda jak Biały Dom, drugi wygląda jak Pentagon, trzeci wygląda jak Neuschwanstein. Okej, mają fantazję. Czwarty wygląda jak, ja się nawet pytałem miejscowych, czy to na pewno jest dom, bo wygląda jak świątynia buddyjska z Tajlandii. I to jest bardzo ponure miejsce. Byliśmy w Balti, jak oni mówią, na tą miejscowość też na północy kraju, która jest poza Kiszyniowem jedynym taką tkanką miejską w Mołdawii, bo reszta to są po prostu wsie. Wioski. Tak. One mają rynek ewentualnie, mają jakieś marszutki, które podwożą do pracy czy do szkoły. Natomiast no, między tymi miastami, nawet po nie najgorszej drodze, ale jedzie się między polami. To jest kraj zdecydowanie rolniczy. Nie ma tam wielu rzeczy do zwiedzania. Ta winnica, o której mówiłeś, jest jedyną rzeczą polecaną przez miejscowych. Natomiast sam Kiszyniów to się rozwija. Samochody na ulicach oczywiście niezłe, bo rozwarstwienie społeczne w tego typu krajach doskonale wiesz, jest olbrzymie. Są bardzo biedni ludzie i bardzo bogaci. Radzą sobie też dzięki temu, że rodzina przywiezie ze wsi worek kartofli i jest co jeść. Nie żalą się, nie narzekają. Natomiast sam Kiszyniów, kurczę, no życie nocne wtedy w czerwcu, pamiętam, że kwitło? Kwitło, oczywiście, i to było 7 lat temu. Jest taki mem, on dotyczy Tyraspolu, czyli już Naddniestrza, że Żyrynowski wychodzi na ulicę i mówi, wychodzę wieczorem na miasto i co? A nic. I to jest podobno Tyraspol. Natomiast Kiszyniów to nie jest. Nie jest tak. W Kiszyniowie jest co robić. Zresztą piłkarze Szeryfa, kiedy mają wolny czas, wolne dwa dni, to imprezują w Kiszyniowie. Nikt nie szuka rozrywek w Kiszyniu. To ciekawe, bo nawet rozmawiałem z Jarkiem Jachem jeszcze tak, no, podpytując go pod tę dzisiejszą rozmowę, mówił, że bardzo często jeździli, ale do Odessy. Specjalnie musieli za granicę jeździć. Jest fatalna droga. Jest tak straszna droga, że kiedy Ariel Borysiuk jechał po raz pierwszy z Grześkiem Rasiakiem z Odessy, bo to jest albo się leci do Kiszyniowa, albo do Odessy, z Odessy do Tyraspolu, to zabili kuropatwy na dwie po drodze, a i prawie stracili koło, więc może można miejscowi znają jakieś tam, wiesz, skróty. Pewnie tak. Słuchajcie, my mamy sporo zdjęć z Mołdawii, z Kiszyniowa, ale też właśnie z tych wiosek. Na razie walczymy, żeby wam je pokazać. Są tak przygnębiające, że nawet nasz realizator ma problem, żeby je włączyć, ale walczymy. Mam nadzieję, że to się uda, więc za momencik do tej rozmowy pokażemy wam też obrazki. Czym w ogóle jest Naddniestrze? Bo no, myślimy Mołdawia i no nie ma reprezentacji Naddniestrza, takiej, która grałaby w strukturach UEFA, nie grają w żadnych eliminacjach, natomiast to jest de facto takie odrębne państwo. Państwo samozwańcze, to znaczy uznawane jest przez Osetię Południową i przez Abchazję, czyli przez dwa inne kraje nieuznawane przez nikogo poza Rosją, natomiast Rosja nie uznała także Naddniestrza. Kolejny mem, siedzi prezenter telewizji naddniestrzańskiej i mówi: dzień dobry państwu, Osetię Południową uznali, Abchazję uznali, Krym przyłączyli, a my nadal po swojemu, po staremu. Więc rzeczywiście tam są granice jednostronne. To znaczy, kiedy wjeżdżaliśmy do Naddniestrza samochodem ze strony Mołdawii, przechodziliśmy normalną kontrolę graniczną z łapówką, z kontrolą paszportową, z karteczką wsadzoną, bo mogliśmy przebywać tylko 48 godzin na terenie Naddniestrza, inaczej trzeba było się zgłaszać. Co więcej, stały czołgi rosyjskiej armii i to nie były czołgi pomniki, bo tych jest mnóstwo w całej Mołdawii, natomiast to były, w całym Naddniestrzu, natomiast to były czołgi z żołnierzami obok, tak na wszelki wypadek, gdyby... Jakby coś się działo, tak. Żeby ci przypominać, gdzie Ponieważ jest to granica jednostronna, czyli na przykład z Naddniestrza można spokojnie pojechać do Kiszyniowa, czy na przykład zabijesz kogoś w Naddniestrzu, to spokojnie uciekniesz z Kiszyniowskiego lotniska. Okay.
wszyscy ci separatyści naddniestrzańscy, którzy mają 4 paszporty na przykład, bo mają naddniestrzański, przez nikogo nieużywany, mołdawski, ukraiński i rosyjski, podróżują później legalnie z lotniska w Tyraspolu, prezentując mołdawskie dokumenty. Bo w ogóle jak trzeba, jak masz auto na blachach naddniestrzańskich, to masz problem, żeby wyjechać gdzieś nimi za granicę. Już teraz, po pierwsze, Naddniestrzanie bardzo nie chcieli blach z flagą Mołdawii. Mhm. A ich rejestracje były nieuznawane, tak jak całe państwo, bo one są po prostu czarno-białe z czerwoną flagą, z czerwono-zieloną flagą przy numerach. Ten problem rozwiązano w ostatnim roku. Otóż mogą używać swoich rejestracji na swoim terenie, ale kiedy wyjeżdżają, mają dokleić flagę Mołdawii. I to wystarczy. Tak, im to wystarczy, okay. I jest w porządku. Znaczy z Naddniestrzem i z Mołdawią jest taki problem, że nie wykreowano po upadku Związku Radzieckiego tak naprawdę narodu mołdawskiego. Mhm. Dlatego na reprezentację przychodzi po kilkaset osób, dlatego nie jest modna piłka nożna, bo nie ma tego patriotyzmu, którego wiele osób szuka w piłce nożnej. Nie ma przywiązania do barw, jakiejś tak, takiej serducha i wypruwania flaków dla Mołdawii. Pół kraju, jak to powiedział nam, powiedział Piotrek Oleksy, autor świetnej książki, swoją drogą, Naddniestrze właśnie się nazywa. Dniestr jest granicą między Kusturicą a Gogolem. Mhm. Także jeśli chodzi o postrzeganie świata. Po wschodniej stronie Dniestru mieszkają ludzie radzieccy, którzy chcą być Rosjanami, a najlepiej to, żeby wrócił Związek Radziecki. Mhm. A po lewej mieszkają, tak uważają przynajmniej ci z Naddniestrza, Rumuni. Okay. A ponieważ Rumunii i II wojna światowa, czyli rumunofaszyści. Mm-hmm. Jasny podział bardzo. Bardzo. I czytelny, i skrajny. Mm-hmm. I jedni nienawidzą drugich, ponieważ po jednej stronie są komuniści, a po drugiej stronie są faszyści. Teraz były wybory prezydenckie 3 dni temu w Mołdawii. Mm-hmm. Wygrała kobieta proeuropejska, ale co ciekawe, ona miała chyba 4% przewagi nad swoim największym rywalem. Tak, tam były bardzo nieduże różnice. Natomiast jeśli bada się jakby polityczne przekonania obywateli Mołdawii, to jest 51-49 na jedną albo na drugą stronę. To jest tak podzielone. Okay. Tylko że ten kraj to jest sztuczny kraj. On został przyłączony do, utworzona została Mołdawska Republika Rad po II wojnie światowej. Naddniestrze wcześniej było rosyjskie, radzieckie. Dołączono ten rejon rumuński i stworzono Mołdawską Republikę Socjalistyczną. I w momencie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, to okazało się, że ta Mołdawska Republika Socjalistyczna nie graniczy z Rosją, z matką Rosją, tylko z Ukrainą. W związku z tym ja też jakby śmiejąc się z tego separatyzmu takiego jednostronnego, z tej chęci trwania przy naprawdę mafijnym państwie rządzonym przez jedną firmę, Sheriff właśnie. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie nie są Rumunami. Mhm. Oni się nie czują Rumunami. Oni są nawet nie Rosjanami, tylko oni są obywatelami Związku Radzieckiego, od Czyli którego są się oddzieleni. Oni są oddzieleni od swojej bazy tysiącami kilometrów Ukrainy. I to jest naprawdę bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast Naddniestrze ma też plusy w sławieniu Mołdawii na świat, bo jednak Szeryf, to jest marka sama w sobie. I ja czytałem tę twoją książkę i ten cały rozdział o Mołdawii, o Naddniestrzu naprawdę pasjonujący, bo uzmysłowić sobie człowiek musi, jak wiele ten szeryf znaczy dla Naddniestrza. Jeżeli dzisiaj szeryf zniknąłby z mapy, jeżeli komuś by się na przykład przestało podobać finansowanie tego klubu, to Naddniestrze traci 90% swoich wpływów, ludzie nie mają pracy, bo ty sam pisałeś, Naddniestrze inaczej, szeryf dzisiaj zatrudnia większą część tego społeczeństwa Naddniestrza, tak. Bo szeryf to nie jest tylko klub piłkarski, szeryf to są piekarnie, sklepy spożywcze, stacje benzynowe, mają agencję reklamową.
Swoją telewizję, sieć telefonii komórkowej. Tam po prostu szeryf jest wszędzie. No to właśnie, powiedz mi o tym szeryfie. Jaki w ogóle to jest klub? Bo jego zakładali ludzie, którzy kiedyś byli w KGB. Mhm. I to był taki klub, który został założony po to, żeby dać obywatelom taką alternatywę do obecnie rządzącego prezydenta, żeby trochę ich zwrócić w swoją stronę. Czyli dali igrzyska. Otóż tak. A przy okazji chleb, bo zatrudnili ich u siebie. Naddniestrze jest krajem mafijnym, obecnie połączonym przez prezydenta bezpośrednio z korporacją. Mhm. I tak naprawdę korporacja Szerif zarządza tym krajem. Mołdawska Republika Socjalistyczna miała najlepszy klimat ze wszystkich republik radzieckich. W związku z tym wysyłano tam bardzo często na emeryturę byłych agentów KGB, mhm. byłych generałów lotnictwa, floty. Oni tam mieli spędzać miłą emeryturę. Kiedy kraj się rozpadł, uznano, że po co robić drugi Kaliningrad? Mhm. Wszyscy się będą denerwować, że ten kawałek Rosji gdzieś jest. Jak i tak ma się gigantyczne wpływy. Jak i tak nikt nie przyjmie Mołdawii do Unii Europejskiej, bo ja jestem przekonany, że to jest kwestia, nie wiem, 50 lat ewentualnie. Mhm. Tam nie ma granicy z Ukrainą, więc kontrabanda jest gigantyczna. A przyjęcie w swoje struktury obywateli z paszportem Unii Europejskiej i z przeszłością w KGB tak wielu, także nie opłaca się nikomu w Unii Europejskiej. Naddniestrze ma największe spożycie kurczaków na głowę na świecie. Okay. Ponieważ przypływają kurczaki do Odessy i jadą do Naddniestrza. Mm-hmm. Nie powiem ci, ile ich tam jest, tysięcy czy milionów. No i z Naddniestrza już ogołocone z wszelkich opłat zasilają rynek ukraiński i rosyjski. Więc tych kurczaków teoretycznie najwięcej zjadają Naddniestrzanie. Zapewniam cię, nie widać tego po nich. Nie widać? Nie. Natomiast z tym szerifem oni się nie wycofają z Naddniestrza, bo to jest ich kraj, który pozwala na bardzo sprytne, także i wygodne dla wielu mołdawskich polityków zarabianie pieniędzy. Na przykład po stronie mołdawskiej jest gwarantująca 40% energii dla całego kraju elektrownia, więc ten rejon jest ważny. Natomiast czy oni się nie wycofają z futbolu, to ja już takiej gwarancji nie mam. Bo futbol w Mołdawii jest skrajnie niepopularnym sportem, tak jak wszystkie inne sporty. Generalnie jest jakiś w ogóle sport, w którym ludzie żyją, bo na piłkę nożną to, co mówisz. Dzisiaj przed tym programem oglądałem Ligę Mołdawską. O 12 był mecz. Możecie w ogóle oglądać te spotkania Ligi Mołdawskiej. One są transmitowane legalnie na YouTube. Miałem tu zapisany kanał, żeby wam pokazać, jak on się nazywa. Czekajcie, żebym go sobie znalazł. Dobra, znajdę go za moment. W każdym razie dzisiaj był mecz. No, nie sprawdzałem, czy to przez pandemię, czy nie. Natomiast jestem przekonany, nie. że nawet jeżeli nie byłoby pandemii, na trybunach hulałby wiatr. I tak dzisiaj faktycznie było. Nie ma biletów. Sam fakt, że ten mecz jest rozgrywany w środku tygodnia, czy też no dzisiaj jest piątek, ale o 12 w południe. To nie jest pora dobra do tego, żeby kibice przyszli na spotkanie. Nie mają sztucznych świateł na większości stadionów. Nie mają biletów. Mecze absolutnie nie są nawet na szeryfa? Nawet na szeryf. No to jest, to już dużo mówi. I tak przychodzi 200 osób na Zimbru. Mhm. Zimbru kiedyś osiągnęło w Związku Radzieckim, największym sukcesem było piąte miejsce w latach, w książce jest dokładnie, w latach 60. To wtedy nie nazywało się jeszcze Zimbru. Natomiast ta liga nie wywołuje żadnych emocji, a Szerif nie poszedł w tą stronę, w którym ja bym widział. Widzisz, bo pytasz się, czy jakiś sport jest. No na przykład rzut młotem. Anita Włodarczyk z jedną dziewczyną z Naddniestrza właśnie też rywalizowała na Igrzyskach Olimpijskich. Później ją zawieszono za doping oczywiście. Bardzo zdziwiony jestem. Wszystkie te siłowe, tak, zapasy i tak dalej, bułgarsko-rumuńskie. Tam, gdzie można się później schować w górach i na tajnym zgrupowaniu specjalne ćwiczenia odbywać. Tak jest. Szerif nie, mimo tej szkółki, tam jest 16 boisk, tam są 3 stadiony, jeden 200 kryty. 200 milionów jest włożonych w infrastrukturę Szerifa. Na początku jeden wieku. Jeden stadion jest na ligę, drugi jest na puchary, plus jest jeszcze kryty
pełnowymiarowe boisko, kryty stadion na 4000 miejsc. Jak spadnie śnieg, jak byłaby zima, można bez problemu grać. Można, a za tym boiskiem jeszcze w rogu jest boisko do koszykówki również z trybunami. Jest basen, ja cały ten ośrodek zwiedziłem. Zresztą Anita Werner, z którą książkę pisałem, tam proponowane, ja może pani chce skorzystać ze spa w czekoladzie, dlaczego nie, więc tam jest totalnie wszystko. Czyli wszystko, co sobie wymyślisz. Wszystko. Te 200 milionów jest wydanych na, w roku 2001, 2001, więc to teraz by było to no, uzbierało się jeszcze przez 20 kolejnych lat na pewno więcej. Ale Szeryf nie wychowuje miejscowych gwiazd, bo tam się ludzie do piłki nie garną, mają inne zajęcia. To jest dziwne, ponieważ w biednych krajach, no nie wiem, myślimy sobie Brazylia Pawele, pierwsze skojarzenie, dokładnie. Piłka nożna jako miejsce, jako taka, no, miejsce, gdzie możesz się wybić, możesz zostać kimś, nie zostać kryminalistą. Tu jest inaczej. Zostanie kryminalistą albo nie masz szans na bycie drobnym kryminalistą, bo wiadomo, że w takich krajach jest bezpiecznie na ulicach, albo wchodzisz w taki układ, że zarabiasz tyle, że piłka nożna ci tego nie da, bo by kosztowało dużo więcej pracy. To powiedz jeszcze, zapytam cię od razu, ile się zarabia w lidze mołdawskiej, wyłączając Szeryfa, bo wiemy, że w Szeryfie... 1000 euro, to jest taka górna granica. 1000 euro miesięcznie zarabiają piłkarze w lidze mołdawskiej, to jest górna granica. Tak, tak. A mimo to stanowi to na przykład bardzo atrakcyjną sumę dla piłkarzy z Afryki, którzy przyjeżdżają. Była kiedyś w Petrokubie i Hinchesti, było 6 ciemnoskórych piłkarzy i oni później rzeczywiście poszli do niższych lig ukraińskich, rosyjskich i oni to traktują jako taką bazę przerzutową dla tych piłkarzy, którzy mogą się wypromować tam na poziomie ekstraklasy. Okay. A Szeryf jakie zarobki piłkarzom może zagwarantować? Nawet 30-40 razy więcej. Szeryf jest nienawidzony przez całą ligę, ale to na tej zasadzie, jak wiesz, że smaliłeś cholewki do pięknej dziewczyny, jej nienawidzisz, bo ona jest kimś innym. Bo jest tak, otóż to. O Szeryfie dużo było, pokażemy wam teraz infrastrukturę Szeryfa Tiraspol, do której mogłyby wzdychać i polskie kluby. Oglądamy. To nie była wcale infrastruktura klubu ze Stanów Zjednoczonych czy z jakiegoś bardzo bogatego kraju. To była Mołdawia, drodzy państwo. To właściwie nawet było Naddniestrze, bo to był Szeryf Tiraspol. Michał, ty mi powiedziałeś, że tam tak naprawdę piłkarze przyjeżdżający do Szeryfa, podpisujący tam kontrakt, nie muszą się obawiać dosłownie o nic. Nie muszą sobie gotować, bo mogą zamieszkać de facto na stadionie, w tej bursie, która jest tam na stadionie, w tych mieszkaniach. Swoją drogą to nie są akademiki, tylko raczej
odpowiednie mieszkania, mogą też jeść na miejscowej stołówce, nie muszą po prostu wychodzić z klubu. No tak, mogą sobie urządzić taki areszt domowy. I rzeczywiście nie ma żadnych potrzeb, tylko znaczy nie wiem, kto to wytrzyma. Ariel opowiadał mi, że głównie są to właśnie piłkarze z Afryki, którzy niekoniecznie odnaleźliby się na ulicach. Mm. Ariel mieszkał w normalnym, wynajmowanym mieszkaniu na o zachodnioeuropejskim standardzie i zachodnioeuropejskim czynszu płaconym przez klub. A ile to był, jaki to był czynsz? To było około 1000 euro właśnie, tak? To było to, no 4000 zł duże mieszkanie, można powiedzieć, że w centrum Warszawy też za, nie wiem, za 80 metrów pewnie by się tyle zapłaciło za wynajem. Natomiast jeśli chodzi, tak mówisz o tym, że można tam siedzieć, znaczy ja sobie tego nie wyobrażam. Masz okno, widzieliśmy przed chwilą ten kryty stadion, to są okna z tej bursy wychodzą na to kryte boisko, gdzie przez cały dzień łomoczę się piłką, od małych dzieci do kolejnych grup młodzieżowych. Nie zapomnisz, po co tam przybyłeś. Broń Boże, po to tam przyjechałeś, jeśli wszystko jest w porządku, to możesz zarobić też trochę kasy w tych reklamówkach. Pytałem o to, zdarza się. Zdarza się. Ale rzadko, rzadko. Szeriff dawno nie wygrał właśnie z Petro Kubem i kiedy była tam trzecia czy czwarta szansa z kolei, to trener przyniósł takie siatki do szatni i powiedział, że jeśli będzie zwycięstwo, to prezes powiedział, żeby to podzielić porówno, ale był remis, więc też nie trafiło. Mamy kilka obrazków. Jeżeli będziesz chciał się do czegoś odnieść, to proszę bardzo. No to jest tutaj stadion Zimbru. To jest, tutaj już gra reprezentacja Mołdawii, bo wcześniej grała na stadionie właśnie Szerifa w Tiraspolu. No śmieszne, że drużyna z państwa znienawidzonego przez Naddniestrzan tam rozgrywała swoje mecze międzypaństwowe. To wymuszało pewne rzeczy, czyli musiała wisieć flaga mołdawska. Cena biletów musiała być w mołdawskich lejach, a nie w rublach naddniestrzańskich. Oni się wszystko na to godzili, ale były niesnaski, nie wpuszczono premiera na mecz, kiedyś zatrzymano go na linii kolejowej w pociągu. Tak samo było z meczami Szerifa, też kiedyś nie dojechał premier. Gra w na stadionie Szerifa jeszcze reprezentacja młodzieżowa. Ale kiedy na przykład grała z Rosją, to Rosja miała doping. Nie dziwi mnie to specjalnie. Albo kiedy Rosja gra w inny mecz w tym czasie w telewizji, to na stadionie nie pojawia się zupełnie nikt. No to są te przygnawiające obrazki, o których mówiliśmy. Ale to są te cygańskie pałace w Sorokach. I co jest ciekawe, nie wiem, czy to zdjęcie też będzie pokazane, oni w tych sorokańskich pałacach nie mieszkają. To po co im one? One są na pokaz, a obok stoją budy z blachy falistej, w których mieszka 12 osób. No to a to pokazuje, one są wiecznie nieukończone, akurat jest katedra w Kiszyniowie, one są wiecznie nieukończone, one pokazują możliwości właściciela. To jest główna ulica w Baltii. Główna ulica, tak, prowadząca przez samo centrum. Oni pokazują swoje możliwości finansowe przede wszystkim. Chcą pokazać, na co ich ewentualnie byłoby stać. Na przykład na tajską świątynię. Nie wiem, myślałeś kiedyś o tym, żeby sobie tajską świątynię rządzić zamiast... Nie myślałem, ale podsunąłeś mi teraz pomysł. No i możesz normalnie dalej u siebie mieszkać, ale masz w razie czego tajską świątynię. Przecież zawsze może się przydać, nigdy nie wiadomo. No, oczywiście, że tak. Może mi się zmienić i mogę być bardzo zaciekawiony. Opowiadałeś mi o... Byłeś na dwóch spotkaniach i chciałem zapytać o to pierwsze, kiedy Szeryf przyjechał na wioskę, powiedzmy sobie szczerze. My pokazywaliśmy, to był ostatni stadion z tego klipu, który wyświetliliśmy kilka minut temu. Co to był za stadion, co to była za drużyna? Sfintul Gheorghi Surucheni. Święty Jerzy Surucheni, to jest 30 kilometrów od Kiszyniowa. Wicemistrz grał z mistrzem. To przeproszę cię, mamy chyba Surucheni, tak się nazywają te pliki ze zdjęciami. Jeżeli będziemy je w stanie wyświetlić, to bardzo bym prosił, bo to by świetnie nam tutaj pokazało, o czym my mówimy. Surucheni, stadion Surucheni, no bardzo klimatyczny. O właśnie, to są te obrazki. Swoją drogą na tablicy wyników była tablica biało-czerwona z napisem Polonia. Podobno jakaś młodzieżowa kadra kilka lat temu grała nasza tam, ale jakaś młodzieżowa w stylu U12, jakiś towarzyski turniej i to zostało po tym. Tam na górze jest loża honorowa. Żoną właściciela klubu jest miejscowa gwiazda Instagrama, która prowadziła kiedyś wiadomości sportowe w telewizji, a teraz prowadzi program kulinarny i na Instagramie obserwuje ją kilkaset tysięcy ludzi. Okay. Co ciekawe, ona wrzuca tam zdjęcia, które dla mieszkańców Mołdawii, nie wszystkich oczywiście, ale dla 95% mieszkańców Mołdawii równie dobrze mogłyby być zdjęciami z Marsa. Bo... Czyli rzeczy, których oni na oczy
oczy nie zobaczą. Nigdy, nigdy. Znaczy, ja myślę, że takich standardów ja też nie zobaczę. Mhm. W każdym razie, a propos jeszcze tego Świntula i właściciela klubu, za bardzo nie wiadomo, czym się zajmuje. Zainwestował w klub 2 lata temu, teraz jest wicemistrzem Mołdawii i oficjalnie nie jest prezydentem klubu. Jakiś piłkarz. Oficjalnie prezydentem klubu jest piłkarz, obrońca, który jest powoływany do reprezentacji Mołdawii i wtedy przychodzi powołanie do klubu Santi Świntul Gheorghi a na adres piłkarz Jan Kowalski, prezydent klubu. I on wtedy gra w reprezentacji Mołdawii. Ja spędziłem pierwszą połowę, tam 5 minut popatrzyłem na boisko. Obok jest najcichsza trybuna w Europie, cmentarz. Tak pięknie położony, naprawdę jak trybuna. Na taki, tuż za linią? Tuż za linią bym nie powiedział, ale tak się ładnie na wzgórzu rozkłada, że są rzędy. Wieczny doping, można by powiedzieć. Można, tak. Ja policzyłem kibic. W pierwszej połowie chyba 26. Ale z tymi na cmentarzu, czy? Tamtych nie liczyłem. Za dużo by było. W drugiej paręnaście osób doszło, były 42 osoby na tym meczu. I całą pierwszą... Ariel szedł do nas po meczu i mówi, czy wy słyszeliście przez całą pierwszą połowę koguta? Ponieważ ja słyszałem tylko koguta. Nic innego nie było słychać na tym boisku, tylko koguta. I żeby dostać się na ten stadion, to tam krowy, gęsi. Ja wiem, że to brzmi jak droga na Ostrołękę, że tam krowy, gęsi, ale to naprawdę tak wyglądało. To też mamy jakby udokumentowane na zdjęciach. Ten autokar szeryfa, ten wypasiony Mercedes na tej drodze wyglądał no tak, totalna to była abstrakcja i przychodziły dzieciaki oglądać ten autokar. Tam naprawdę jest bida i ten szeryf z jednej strony jest takim... pokazuje, jak może być pięknie, bogato, jak fajne jest to Naddniestrze, tak? Jak fajnie byłoby być człowiekiem radzieckim znowu. Ale z drugiej to jest takie lizanie lizaka przez papierek, bo tak naprawdę nie ma szans się tam dostać. Tam nie ma Mołdawian. I nie chodzi o to, że tam są gwiazdy. Tam są piłkarze bardzo przeciętni, posprowadzani po to, żeby Ligę Mołdawską wygrać na luzie. O właśnie, to jest ten napis Polonia. Polonia Tiraspol, Polonia Tiraspol, a wszystko w Suruczeni. Więc jeśli chodzi o ten luksus Szachtara, o ten luksus nie Szachtara, tylko Szeryfa, on kuje w oczy. I myślę, że ta nienawiść też sędziów, na przykład, co ciekawe, byłem na meczu w sobotę i w niedzielę i oba sędziował ten sam arbiter. Człowiek. Tak. Byłem pod wrażeniem, ponieważ jego jakby postawa tusza nie wskazywała na to, żeby mógł 2 razy po 90 minut biegać, ale rzeczywiście nie biegał specjalnie, więc... Dobrze się ustawiał. Dobrze się ustawiał. Tak, a to jest z kolei, to są zdjęcia z meczu Petrokubu Chinczesti. To też jest pod Kiszyniowem, tylko w drugą stronę. I to tutaj właśnie od kilku sezonów nie potrafił wygrać Szeryf Tiraspol. Przed tym stadionem dla kontrastu widziałem autokar Petrokubu. Jak wyglądał? To był Mercedes, którego model widziałem w muzeum w Dortmundzie. Podobnym jeździła kadra Niemiec w 1974 roku. Jak jeździ, jest na chodzie, nie ma się co przyczepiać. Po co, prawda? Absolutnie nie ma. Zresztą Mercedesy beczki też tam są popularne w życiu i absolutnie służą także do przewożenia zwierząt. Ja nie chcę się też nabijać z tego wszystkiego, nie, bo to no, jest ale wszystko to trzeba powiedzieć. No. Przez biedę. Mnie tych ludzi po zachodniej stronie Dniestru to zwyczajnie żal, bo oni się do tej Unii Europejskiej przez wschód nigdy nie dostaną. Wiele osób w Naddniestrzu i w Mołdawii mówiło mi, że za 50 lat to nie tak, że Unia tutaj będzie, albo że będzie Związek Radziecki, tylko że ten kraj zostanie rozdrapany i że być może najrozsądniej by było po prostu uznać tą granicę rzeki, a lewą część wcielić jako jedną z prowincji do Rumunii, a prawą nie wiadomo gdzie. I to jest ten największy problem, bo Ukraina w ogóle się do tego nie opłaca się tego przyjmować. Tak samo się nie opłaca Kiszyniowowi być małą częścią, najbiedniejszą częścią Rumunii. No po co? Jeśli mają teraz swój rząd, swojego prezydenta, swój budżet, to się nikomu nie będzie opłacało. FMF TV, jeżeli ktoś chciałby oglądać mecze Ligi Mołdawskiej, to tam zdecydowanie. Dzisiaj spotkanie było. Jak ktoś chce sobie otworzyć, jest całe do odpalenia. Rozumiesz, oglądać z otworzenia mecz Ligi Mołdawskiej o 12 w piątek?
W tej książce, tylko że w rozdziale o Izraelu, Oriel Daskal, taki znany, taki Piotr Żelazny, bym powiedział, izraelskiej sceny dziennikarskiej. Zresztą bardzo są do siebie podobni. Muszę Piotrkowi to pokazać. Tak. I taki sam sposób ekspresji mają. Powiedział, jak powiedzieliśmy mu, że idziemy w ten weekend na 3 mecze Ligi Izraelskiej, powiedział, uważajcie, bo możecie dostać raka oczu. Więc, nie doceniają chodzi, tego, co mają. Więc jeśli chodzi o Ligę Mołdawską, też bym był ostrożny z tym odtwarzaniem z opóźnieniem. Dla chętnych, dla odważnych, słuchajcie. Za moment będą kolejni goście. Będzie Jarek Jach, ale będę też rozmawiał z kimś, kogo możecie kojarzyć z kanału YouTube. Jego kanał nazywa się Roman Fan Polszy. Jeżeli już wam coś to mówi, to zacierajcie ręce, bo będzie z nim rozmowa. Natomiast to jest chłopak, który, to chyba mogę zdradzić, już przeprowadza się z Mołdawii do Polski. Świetnie mówił po polsku, organizował tam wycieczki na miejscu, ale jak powiedziałem wam na samym początku tego programu, niespecjalnie komu te wycieczki ma oprowadzać, bo nikt nie chce tam się wybierać. Za momencik Jarek Jach będzie z nami na linii, natomiast jeszcze chciałem się zapytać o jedną rzecz. Co zrobiło inaczej? Sam poziom tych meczów, jaki widziałeś, to jest naprawdę taka A-klasa polska, czy to jest jednak już, no bo my mówimy cały czas o najwyższej klasie rozgrywkowej w danym kraju, bo ktoś może powiedzieć, o czym oni gadają, czego oni się tutaj podniecają, w Polsce takie rzeczy mamy w każdej A-klasie, natomiast to jest jednak najwyższy poziom rozgrywkowy. W teorii te kluby mogłyby grać w Lidze Mistrzów. W teorii. To jest tak, że zwiedziłem cały ośrodek Szerifa i widziałem 2 mecze w jednej kolejce. I mecz Petrokubu z ostatnią drużyną w tabeli był bardzo przeciętny. I to rzeczywiście spokojnie polska druga liga. Natomiast spotkanie z Fintula Georgii z klubem z Tyraspola, z Szerifem, bo mi się z Szachtarem ciągle myli teraz, jak mówię, to był absolutnie poziom ekstraklasy. Poziom ekstraklasy, tak. Naszej ekstraklasy. Tak. Wydaje mi się, że Szerif mógłby powalczyć o Mistrzostwo Polski. A ponieważ grał jak równy z równym z tym, że z Fintulem, to zresztą w Fintulu występował znany z Krakowi przede wszystkim Suworow. Suworow, tak jest. W tymże meczu grał, to już taki chyba jeden z większych niespełnionych talentów tamtej piłki. Nadal ma celne podanie, dalekie, nadal rzuca wolne. Mnie się ten mecz dobrze oglądało. On był, znaczy, Ariel się pytał, czy ja mówię poważnie. To nie było tak, że ja mu nie chciałem sprawić przykrości. Bo wiesz, on tam mówił, że czasami się zastanawia, co w jego życiu, karierze poszło nie tak, że wylądował w takim miejscu. Bo ma Kaiserslautern za sobą, Queens Park Rangers, Legię. I dlaczego nagle gra tam, gdzie oglądają go gęsi. Ale nie, uważam, że przynajmniej te dwa kluby w ekstraklasie by sobie poradziły. A Szerif nie tylko ze względu na pieniądze, ale on biłby się o Mistrzostwo Polski. To zapytamy kogoś, kto tego Szerifa zna od wewnątrz. Jarosław Jach jest naszym gościem. Cześć, Jarosław. Jarek, jak się domyślasz, chcemy pogadać trochę o twojej przygodzie w Mołdawii. Ona nie była tak dawno, bo jeszcze w tamtym roku 14 spotkań zagrałeś dla Szerifa. No rozmawialiśmy, przysłuchujesz się tej rozmowie od dłuższej chwili. Trochę się łapiemy za głowę, jak słyszymy, że tam kozy się pasą przy boisku na niektórych stadionach, że gęś potrafi przebiec na stadionie. Natomiast jakie były twoje wrażenia z pobytu w Mołdawii? Grałeś w Szerifie, ale też jeździłeś na wioski, po prostu grać w piłkę. Tak, no myślę, że zgodzę się z tym, co gdzieś tam mówiliście przed chwilą. Na pewno Szerif jest to inna półka, zupełnie jest to ekstraklasowy poziom, można jak najbardziej tak to powiedzieć. Jednak pozostałe zespoły to jest zupełnie inna bajka. Bym to odkreślił polską drugą ligą, a nawet trzecią ligą. Myślę, że to jest w ogóle przepaść totalna. Tam tak naprawdę laury są rozdane przed rozpoczęciem sezonu, bo wiadomo, że złoty medal zgarnie Szerif Tiraspol, a reszta będzie się bić tam o drugie miejsce, które tak naprawdę jest mało istotne. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, to oczywiście Szerif jest topowym miejscem. Jej drugi stadion w kraju zajmuje Zimbruk, czyli drużyna z Kiszyniowa, czyli ze stolicy kraju, która ma stadion po prostu narodowy i jest on też bardzo dobry. Reszta gra na boiskach pokroju trzeciej ligi polskiej i tak to wygląda. Oczywiście zdarzają się boiska nawet typu A-klasowego w Polsce, jak na przykład stadion bodajże z Fintulu, tak mi się wydaje. Tak, rozmawialiśmy o nim nawet.
gdzie przyjeżdża się, jest tam bardzo nieprzyjemnie, nie ma tak naprawdę trybun, są takie jakieś ławeczki dookoła. No i ten cmentarz, pamiętasz cmentarz? Tak, no i właśnie chciałem do tego dążyć, że tak naprawdę gwoździem do trumny jest ten cmentarz. Ja jeszcze akurat miałem przyjemność być na tym stadionie w taki ponury dzień, taki pochmurny, deszczowy dzień. Jak jeszcze zobaczyłem ten cmentarz, to było coś takiego mega smutnego, że dzisiaj muszę grać na takim boisku. Także... A miałeś, Jarek, takie momenty, jak Ariel Borysiuk, że w pewnym momencie grając dla tego szeryfa pomyślałeś sobie, co ja tu robię? Ja jestem zawodnikiem Crystal Palace, powinienem grać gdzieś na Wyspach Brytyjskich, a wylądowałem gdzieś na wiosce w Mołdawii i gram i próbuję piłki nie wykopnąć do grobu komuś. No to wiesz, są takie myśli, wydaje mi się, że mogły ci się pojawić w głowie. Powiem szczerze, że gdy grałem tam, starałem się jakby unikać, jakby widziałem same te pozytywy, starałem się ten świat jakby trochę koloryzować. Natomiast teraz, myśląc o tej przeszłości, to jest naprawdę coś niesamowitego, że jakby trafiłem z takiego miejsca jak Crystal Palace do takiej ligi, gdzie jeszcze przed chwilą byłem w lidze tureckiej, a zaraz po tym byłem oczywiście w Polsce, teraz jestem w lidze holenderskiej i gdzieś tam między tym wszystkim zdarzyła się ta liga mołdawska, która tak naprawdę no, z rywalizacją mamy mało wspólnego. Okej, ale ty grałeś jednak dla klubu, możemy to powiedzieć, europejskiego. Pokazywaliśmy tutaj infrastrukturę szeryfa. Na tobie ona robiła wrażenie. Przychodziłeś jednak z Anglii. No, jakbyś porównał do Crystal Palace nawet infrastrukturę szeryfa Tiraspol. Jak ona wypada? Myślę, że jest ona kapitalna. Te dwa stadiony obok siebie plus trzeci tak naprawdę taki stadion zamknięty. Jest to boisko syntetyczne, którego używają zimą. No i jest to kapitalne ogólnie miejsce. Do tego mają kompleks boisk, które wszystkie są jakby w jednym miejscu. Jest, nie wiem, 12 boisk w jednym miejscu, do tego są jakieś korty tenisowe, baza dla zawodników, czyli taki hotel, w którym zawodnicy śpią, z którym często były związane jakieś tam problemy, bo zawodnicy chcieli jechać do domu, a musieli zostawać na bazie, czy to przed meczami, czy po meczach. Mimo tego, że na przykład wszyscy mieszkali lub większość zdecydowana mieszkała w Tiraspolu, czyli mieście, z którego jednego końca na drugi koniec transportujesz się w 5-7 minut, więc to było czasami troszkę dla nas niezrozumiałe. Tym bardziej, że masz sześciopasmową drogę przez środek miasta, to można wylądować Boeingiem nawet. Wystarczyłaby dwupasmowa, jak się domyślam. Tak, to było czasami niezrozumiałe, ale akceptowaliśmy to, ale wracając do tego środka, no jest on kapitalny. Oczywiście na miejscu jest stołówka, w ogóle jakby w środku tego, znaczy może nie w środku, jakby wbudowany w ten ośrodek jest taki jakby ośrodek miejski, taki szpital, przychodnia i tak dalej, więc jeżeli jakikolwiek zawodnik miał jakieś problemy związane ze zdrowiem, to od razu jechał do tego ośrodka, szedł tak naprawdę do tego ośrodka i na miejscu miał robione większość badań, bo bodajże tam były wykonywane rezonanse i tego typu sprawy, więc to w ogóle jest taki ewenement, że wszystko było w jednym miejscu. No, organizacja infrastruktura no, jest absolutnie top klasowy. Porównując do Crystal Palace, oczywiście Crystal Palace jakościowo dorówna temu, co ma Szeryf, aczkolwiek ilościowo Szeryf no, bije to na głowę, bo Crystal Palace tak naprawdę dla pierwszej drużyny ma zorganizowane jedno, dwa boiska na najwyższym poziomie, jest super budynek i tak dalej, natomiast Szeryf ma 12 boisk, wokół siebie ma dwa stadiony otwarte i jeden tak naprawdę zamknięty, więc to jest coś, czego no, zazdrościć będzie większość drużyn na świecie. Myślę, że mało drużyn na świecie ma taki kompleks boisk, tak jak Szeryf. Szkoda tylko, że jakby jest on w takiej lidze jak mołdawska, bo tak naprawdę no, jest on niewykorzystywany tak naprawdę w pełni, no bo nie ma do tego warunków. Tak naprawdę Liga Mołdawska to jest żadne osiągnięcie dla Szeryfa, wygranie tej ligi to jest tylko i wyłącznie obowiązek. Przez to też ten klub nie jest często przygotowany dobrze na europejskie puchary, bo przez większość sezonu grają mecze o niskiej stawce, o niskiej presji, o niskiej niskim zaangażowaniu jakby takim stresowym, przez to później następuje taki szok i w pucharach często mają problem, szczególnie w tych pierwszych meczach. No właśnie, ale to muszę dopytać cię o poziom. Okej, reszta drużyn odstaje bardzo mocno, natomiast Szeryf, twoim zdaniem, to jest zespół, którym jest w stanie rywalizować co roku, dajmy na to, w fazie grupowej Ligi Europy, może Ligi Mistrzów, czy to jednak
nie ten poziom jeszcze, jeżeli chodzi o sprowadzanych piłkarzy, bo jak sobie tak patrzę na kadrę, tam jest bardzo wielu międzynarodowych zawodników. Ale to nie są znani zawodnicy. Tak, to nie są teraz wielkie nazwiska, natomiast jest bardzo dużo faktycznie piłkarzy spoza granicy. Myślę, że w tym momencie, tak jak ja byłem rok temu, tam jest to poziom bardzo zbliżony do ekstraklasowego, czyli tak naprawdę większość oczekuje tego, że będziemy grali w fazie grupowej, natomiast jakby dzieje się to bardzo rzadko i myślę, że Szeryf jest w tym samym miejscu dokładnie. Ale Jarka, wszyscy dobrze tam wspominają. Nie wiem, czy zaprzyjaźniłeś się z doktorem klubowym, który tam jest duszą towarzystwa, mówił, że bardzo żałował, że nie udało się zatrzymać cię na dłużej. Myślę, że jakby wszędzie, gdzie się znajduję, wprowadzam taką fajną atmosferę wokół siebie. Staram się być zawsze taki sympatyczny, pogodny i myślę, że potwierdzą to i osoby, które spotkały mnie w Częstochowie i także, które teraz spotykają mnie tutaj w Eredivisie, w Sittard. Tak samo to potwierdzą, że jestem taką pozytywną osobą i jakby często do klubu przynoszę dużo takiej fajnej energii, więc w Szeryfie też to zostawiłem. Bardzo cieszę się z tego, że tak mnie zapamiętali, bo myślę, że taki w 100% jest. Powiem ci, Adam, że to szacun dla Jarka, bo o ile wyobrażam sobie, że w Sittard można przynosić tą dobrą energię do klubu, to tam to więcej kosztowało jednak. Jarek, a jak wygraliście mecz albo zrobiliście jakiś sukces, gdzie świętowaliście? Było jakieś, nie wiem, miejsce, czy jednak wyjazd do Odessy był potrzebny? Właśnie powiem wam, że to było troszkę zdziwienie, bo jednak przenosiłem się delikatnie na wschód i jednak Mołdawia jest też takim krajem, powiedzmy, słowiańskim, więc wyobrażałem sobie, że świętowanie po meczach będzie zbliżone do takiego poziomu, powiedzmy, gdzieś niższych lig polskich, czyli gdzieś tam po meczu przydarzy się jakieś piwko w autokarze, czy zawodnicy gdzieś wspólnie wychodzą. Tam absolutnie tego nie było. Często po meczach spaliśmy na bazie i nie było czegoś takiego nigdy, że ktoś zaprosił mnie gdzieś do pokoju na jakieś piwko, czy żebyśmy razem posiedzieli. Raczej było tak, że wygrywaliśmy mecz, wracaliśmy autokarem w takiej oczywiście wesołej atmosferze, ale większość zawodników patrzono w telefon. Nie było jakiejś tam większej konwersacji między zawodnikami i tak naprawdę to zwycięstwo się rozmywało. Dopiero na sam koniec mojej przygody przyszedł tam trener, który nazywał się Zoran Zekić i on na początku też delikatnie tego unikał, natomiast w pewnym momencie stwierdził chyba, że ta drużyna jest za mało zżyta i kilka razy zorganizował takie imprezy, powiedzmy, na mieście. Wynajmowaliśmy tam jakąś restaurację czy hotel. No i szliśmy tam, bo tam był wspólny posiłek i po tym jakiś tam alkohol i tak dalej. I był to chyba jego jakby pomysł na spojenie tej, na złapanie takiego team spiritu, ale to było już tak naprawdę na samej końcówce. Już wtedy pamiętam, że był też Ariel Borysiuk, więc na pewno to był sam koniec, myślę, że ostatni miesiąc mojego pobytu tam. A miałeś tam jakiegoś takiego kompana, z którym się trzymałeś bliżej, jeszcze zanim Ariel się tam pojawił? Tak, miałem tam przyjaciela, który jednak też szybko odszedł. On przed tym samym czasie co ja, ale odszedł dużo szybciej niż ja. On był w klubie bodajże, nie wiem, możliwe, że 2 miesiące. Był to Patrick Pedersen, sprowadzony z jednego z islandzkich klubów. Przyszedł do Norwegii, to był Duńczyk na pewno, który był sprowadzony z Islandii. Ale grał bardzo krótko i z powrotem wrócił do tego samego klubu, z którego przyszedł. No i później oczywiście trzymałem się z Arielem Borysiukiem. Zresztą zawodników żyłem w porządku, natomiast no, nie było gdzieś tam jakiejś większej więzi. Myślę, że delikatny problem jest właśnie z tym, że Szeryf jest jakby mocno międzynarodowym klubem. Teraz jeszcze chyba mocniej to można odczuć niż kiedyś, bo w momencie, gdy ja byłem, pamiętam, że była taka zasada, że w lidze musiało występować bodajże 3 lub 4 Mołdawianinów. Chyba było 3 Mołdawianinów i 4 musiał być poniżej 23 roku życia. Chyba była taka zasada. Wydaje mi się, że to znieśli w pewnym momencie, bo patrzyłem tak oczywiście kilka razy na skład Szeryfa w obecnych rozgrywkach i nie widziałem tam, żeby regularnie grało aż tylu zawodników z Mołdawii. Czyli tak naprawdę sprowadzili jeszcze więcej międzynarodowych zawodników. W ostatnim meczu ligowym 2 piłkarzy z Mołdawii w wyjściowym składzie Szeryfa. Ale na pewno młodzieżowiec, bo ten przepis o młodzieżowcu utrzymano, natomiast też silne lobby działające pod stołem
szerifa, któremu nie opłacało się szukać piłkarzy z mołdawskimi korzeniami, zadziałało w ten sposób, żeby właśnie ten limit trzech miejscowych zawodników znieść. To masz rację, bo jest jeden 19-latek z Mołdawii i jeden 30-latek, więc wszystko się spina. Jarek, a ty dzisiaj jak masz doświadczenie z pobytu z Mołdawii, poszedłbyś jeszcze raz na wypożyczenie do takiego szeryfa? Dał ci coś ten czas spędzony tam w Mołdawii, czy raczej szukałbyś innej opcji? Nie, raczej bym tam nie poszedł i też nie poleciłbym tej opcji żadnego zawodnikowi, który jeszcze cokolwiek chce gdzieś tam osiągnąć w piłce, czy może inaczej, nie osiągnąć, bo tam na pewno wygra jakiekolwiek trofeum, natomiast nie takiemu zawodnikowi, który chce zrobić progres jeszcze w piłce, czyli ewentualnie na odcięcie kuponów na powiedzmy wieku 35 lat jak najbardziej tak, natomiast jeżeli chcesz zrobić progres w piłce, to zdecydowanie nie, bo ta liga jest za mało silna, nie ma tak naprawdę przeciwników, więc te treningi tak naprawdę też nie są aż takie, zawodnicy nie mają może nie też takiej motywacji, ale przymykane są jakby oczy na pewnego rodzaju błędy, bo wiadomo, że w lidze tak nie będzie nas to dotyczyć, więc zdecydowanie nie dla zawodników młodych, perspektywicznych, może nawet nie młodych, ale po prostu takich, którzy chcą jeszcze się rozwijać. Więc tylko i wyłącznie nazwijmy to na zakończenie kariery dla fanów, powiedzmy, można tam pójść i nic więcej. A finansowo szeryf jest w stanie skusić kogoś z polskiej ekstraklasy? Myślę, że finansowo szeryf na pewno przerasta kilka klubów ekstraklasy, nawet nie kilku, ale myślę, że jeżeli chodzi o takich najlepszych zawodników, no to byłby w czołówce, jest w stanie spełnić tam jakieś finansowe oczekiwania. Myślę, że jest to ponad przeciętne ekstraklasy, ale to chyba nie o to chodzi zawsze. Jarek, to tak na koniec zapytam cię, co się u ciebie dzieje teraz w Holandii, w Fortunie? Jak ten czas spędzasz? Już zagrałeś dwa spotkania ligowe, więc jakiś tam ogląd już na tą sytuację posiadasz? Tak, no jestem w drużynie, która będzie mocno walczyć prawdopodobnie o utrzymanie. Troszeczkę zepsuła mi się sytuacja, bo wywalczyłem skład. Wydawało mi się, że już będę takim etatowym zawodnikiem na boisku. Natomiast klub zdecydował się na zmianę trenera. W tym momencie nie mamy nowego szkoleniowca. Pozostał jeden z jego asystentów jako pierwszy trener. Więc mamy wszyscy nowe karty tak naprawdę i wszyscy od nowa walczymy o to, aby być w składzie. No zobaczymy, co będzie po zmianie trenera. Wydaje mi się, że powinno to wyjść na plus. Nie chcę też oceniać jakby tego trenera, który był, bo byłem z nim bardzo krótko, natomiast wydaje mi się, że pewne aspekty gdzieś tam były pomijane i mam nadzieję, że dla całej drużyny wyjdzie to na dobre. Najbliższe spotkanie już w niedzielę i wydaje mi się, że przez te dwa tygodnie z asystentem jego zrobiliśmy naprawdę fajny progres i gramy z Feyenoordem i myślę, że mamy szansę zaskoczyć, bo naprawdę dobrze to wyglądało w tygodniu. No to będziemy oglądać. 14:30 niedziela, Jarosław Jach w wyjściowym składzie, miejmy nadzieję, Fortunę. Bardzo dziękuję, Jarosław, za tę rozmowę i za te wspomnienia z Mołdawii. Nie jedźcie do Mołdawii. Podsumował to wszystko bym tę rozmowę z Jarkiem. Trzymaj się, Jarek, pozdrawiamy. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dzięki. A widzisz, Ariel mówił, że jeśli chodzi o takie odbudowanie na pół roku, to dobra opcja. To nie jest zła opcja. Zarobić można w tym czasie, a też nie ma takich pokus na zewnątrz. Jeśli ktoś chce się skupić tylko, nie wiem, na powrocie po jakiejś kontuzji, to zobacz, z jednej strony nie masz obciążeń dużych na boisku, bo grasz poziom niski, zarabiasz dobrze i masz bazę, no szpitala nie widziałem, rzeczywiście nie wiedziałem, że tam jest też szpital na terenie, ale opiekę masz świetną, to na pewno. Myślę, że to jest dobre miejsce dla zawodników takich po przejściach, nawet nie tylko związanych z kontuzjami, tylko może z życiem prywatnym właśnie, żeby sobie je trochę wyprostować, bo kasyna w pobliżu nie oświadczysz, bo nie będzie kuszących kobiet wokół. Raczej takie miejsce, gdzie można się faktycznie zamknąć. Nie, kobiety to są piękne. No jasne, bo ja oczywiście, ale wiesz, jak zamieszkasz w klubie, no to pewnie panią sprzątaczkę z całym szacunkiem do pani sprzątaczki oczywiście spotkasz, a pewnie nie więcej. To są właśnie obrazki z pobliża stadionu. To ten zielony budynek po drodze, po lewej stronie za samochodem, to jest ten główny budynek tego obiektu, który na Jarku zrobił największe wrażenie. A to jest ten autobus? Tak. Mówiłeś? To właśnie jest Mercedes, ten, no faktycznie. Prawda, że to jest ten model 74? To jest to. Tak mi się wydaje. Motobilizmu. To jest Kiszyniów, wjazd do miasta, brama Kiszyniowa. No Kiszyniów tak naprawdę
Jakbyście mieli, jakby wróciły normalne czasy i byłyby bilety, są bezpośrednie połączenia do Kiszyniowa. Mhm. Ja nie mówię, żeby tam nie spędzić weekendu. Tam naprawdę można sobie fajnie za małe pieniądze wypocząć i się zabawić. No, zwiedzać nie ma za bardzo czego, ale nie wiem, na przykład jest kopia Łuku Triumfalnego w samym centrum. Są piękne parki, to jest bardzo zielone miasto. Mhm. No, to też jest jedno. To jest ligowy stadion. To jest ligowy stadion, a tam z tyłu ten cmentarz. Widzisz, mówiłeś, czy blisko boiska. No nie jest blisko, ale on się tak ładnie rozkładał kaskadowo. I to jest właśnie także z tego spotkania, a wcześniej były zdjęcia z Petrokubu, czyli to jest Chińczesti. Zdjęcia z różnego rodzaju monumentów upamiętniających wojnę między Naddniestrzem a Mołdawią, mhm. wtedy, kiedy Naddniestrze się kreowało. Wojna, o której w Naddniestrzu nie pozwalają zapomnieć, to znaczy stworzyli natychmiast mit tej wojny, mhm. że gdyby wtedy jej nie było, to teraz byłby tutaj faszystowski kraj. Dzieci śpiewają akademię ku czci swoich bohaterów. Natomiast znaleźć pomniki mhm. wojny domowej, mołdawskiej, po stronie Mołdawii właściwej, po stronie Kiszyniowa, jest bardzo trudno. Jest mały memoriał na głównym cmentarzu w Kiszyniowie i tam o tej historii raczej się zapomina. Nikt nie jeździ z Kiszyniowa do Tyraspola, mimo że to jest o 80 kilometrów. Czyli blisko. Dzieciaki się nie znają. Dzieciaki nie wiedzą. To jest bardzo proste. Dzieci mają inną muzykę, słuchają innej muzyki. W Tyraspolu nie uświadczysz żadnej europejskiej stacji, żadnej rosyjskiej stacji. Masz tylko miejscową stację, która mówi to, co każe szeryf. Mhm. Dzieci mają inne bajki i przede wszystkim mówią w innym języku. I teraz, czego uczą w szkołach w Naddniestrzu? Uczą na przykład języka mołdawskiego, mhm. czyli z drobnymi zmianami rumuńskiego, pisanego cyrylicą. Uczą tego w szkole podstawowej. Problem jest taki, że nigdzie poza Naddniestrzem, które jest krajem takim, że no, na upartego to byś, znaczy na rowerze to spokojnie przez dzień przejeżdżasz. Mhm. Samochodem tym bardziej. Samochodem tym bardziej. Zastanawiałem się, czy mogę zaryzykować, żebyś przeszedł, ale to chyba za daleko, bo to ma 200 kilometrów w jedną z północy na południe. Nigdzie nie używa się języka rumuńskiego pisanego cyrylicą. Mhm. Nigdzie na świecie, a w Naddniestrzu używa się go niezwykle rzadko, bo używa się po prostu rosyjskiego. Czyli trochę wiedza bezużyteczna. Bezużyteczna. Natomiast o wojnie w Naddniestrzu, o wojnie, która spowodowała, że ten kraj sam się uznał, w mołdawskich podręcznikach nie ma nawet słowa. To posłuchajmy teraz, co o Naddniestrzu i o samej Mołdawii ma do powiedzenia człowiek stamtąd. Roman Fan Polszy, czyli Roman Maksimow, jest już z nami. Dzień dobry, Roman. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Muszę ci powiedzieć, że jak ogłosiłem, że będziesz, to wiele osób na czacie od razu się ucieszyło. Widzę, że ten twój kanał naprawdę prężnie działa. Wyjaśnijmy dla tych, którzy cię nie znają. Roman, ty jesteś z Naddniestrza, natomiast świetnie mówisz po polsku. I pierwsze moje pytanie, dlaczego Mołdawianin, czy też człowiek z Naddniestrza, nauczył się języka polskiego? No, po pierwsze mogę powiedzieć tak, że nie jestem Mołdawianinem, to chyba pierwsze, że mam tylko paszport mołdawski i jestem po prostu mieszkańcem Mołdawii, tak? Tej części Mołdawii nieuznawanej. Natychmiast nie rozmawiam po mołdawsku. Nie znam, w ogóle języka mołdawskiego nie istnieje, jest rumuński, a mołdawski to jest taki akcent wschodni rumuńskiego języka. I ja nawet nie rozmawiam ani po mołdawsku, ani po rumuńsku, rozmawiam tylko po rosyjsku. Dlaczego nauczyłem się polskiego? To bardzo długa historia, raczej zapraszam do oglądania na moim kanale na YouTubie, tam wszystko wytłumaczę, ale krótko mówiąc, byłem po raz pierwszy w Polsce, bardzo mi się spodobało, przyjechałem do domu i postanowiłem, że czemu nie nauczyć się języka, choć dlatego, że mam podstawy, mam jakby rosyjską gramatykę języka i to jest bardzo łatwo, żeby się nauczyć polskiego. Roman, my tutaj o tej Mołdawii mówimy jako o kraju dosyć przygnębiającym, Naddniestrze pewnie podobnie. Czy mieszkając tam na co dzień, też masz takie wrażenie, że to jest miejsce, no że są miejsca, powiedziałbym, lepsze do życia niż Mołdawia w Europie?
Ciekawostka jest taka, że ludzie naprawdę, większość ludzi mi się wydaje, że nie podróżują, jakby nie wiedzą, jak to jest poza granicą, tak? Ja też po raz pierwszy pojechałem za granicą, to było, no miałem ile, no 4 lata temu, dlatego jak już wyjeżdżasz, jak masz z czym porównywać, to rozumiesz, gdzie sam mieszkasz, tak? A jak siedzisz tutaj, to ludziom po prostu sobie, oni spokojnie sobie żyją, jakby ich to w ogóle nie martwią się o tym. Ty mi powiedziałeś też, jak sobie rozmawialiśmy przed programem, że nie da się mówić o Naddniestrzu, nie wspominając szeryfa, że szeryf równa się Naddniestrze. Tak jest. Opowiedz nam właśnie, co przez to rozumiesz, no bo szeryf faktycznie, to jest tak jak mówiliśmy, że dzisiaj szeryf zatrudnia większą część mieszkańców Naddniestrza w jakiś tam sposób, że ma wszystkie piekarnie, stacje benzynowe, że na każdym rogu widzisz tę gwiazdę szeryfa. Nawet więcej niż sobie myślisz, mi się wydaje, że wszystkie po prostu firmy. To jest monopol, tak, taki, który się pojawiał tutaj w latach 90. Jak komunizm się rozpadł, to szeryf po prostu to były policjant, który trafił w dobrym czasie i stworzył swój jakby biznes, póki ludzie tego nie umieli robić, bo on miał znajomości i... Nie wiem, jak to nawet skomentować. No, po prostu wykupił wszystkie te fabryki, które zostały po komunizmu. Roman, ja mam do ciebie takie pytanie techniczne. Jak ty nadajesz na swoim kanale na YouTube'a z Naddniestrza? Bo niezależne dziennikarstwo w Naddniestrzu tak naprawdę jest niedozwolone, nielegalne i niemożliwe. I nie możesz wrzucać, będąc dziennikarzem politycznym, swoich treści na YouTube'a, bo one są blokowane. Może o tym nie wiedział i właśnie mu uświadomiłeś. Czy wiedziałeś o tym? W Naddniestrzu tak naprawdę... Powiem tak, że kontrolują, tak, co ja mówię, dlatego ja po prostu, ja mam limity, tak, ja wiem, o czym można mówić, o czym nie można, tak. I na przykład kiedy opowiadamy po prostu o szeryfie, jak o fakcie, że to istnieje, to w tym nie ma żadnych problemów, bo i tak wszyscy wiedzą, tak, i w tym nie ma problemów, nie ma takiej cenzury. Z innej strony, tak jak pójdę już do polityki, jakbym chciał też działać w polityce i robić jakąś konkurencję szeryfowi, to bym wtedy miał problem. No i możemy pozdrowić teraz pana Władimira, pana Aleksieja, którzy nas słuchają, tak? Tak. To, muszę cię zapytać o to, nad czym my tutaj trochę debatowaliśmy. Dlaczego w Mołdawii sport nie grzeje tak bardzo ludzi? Dlaczego piłka nożna nie jest sportem numer jeden? Dlaczego szeryf nie stał się takim miejscem, na które gromadzi ludzi? Myślę o drużynie piłkarskiej. Dlaczego na mecze szeryfa nie przychodzą tłumy, tylko po kilkuset widzów maksymalnie? No to jest po pierwsze to problem migracji, tak? Dlatego że dużo młodzieży ucieka stąd i zostają tylko starsi ludzie, których po prostu nie interesuje. Oni jakby mieszkają bardziej... No, pójść do sklepu, coś kupić, coś zjeść i pójść do pracy, tak? Oni się nie interesują życiem takim społecznym i nie interesują się sportem. Ale nie wiem, czy widzieliście, no, stadion mamy naprawdę potężny, ogromny, tak? Poza miastem, poza Tyraspolem. Codziennie przejeżdżam, widzę to i po prostu to jest, to istnieje. A powiedz mi, inaczej chciałem jeszcze zapytać, a uprawialność piłki nożnej w szkołach, nie wiem, to jest sport numer jeden, jak macie WF, wychowanie fizyczne, dzieciaki faktycznie grają w piłkę nożną, czy raczej zwolnienia z WF-u, a może jakaś inna dyscyplina? Staram się, wiesz, dostrzec, dlaczego ta piłka nożna, no, nie rozpala ludzi tak bardzo mocno w Mołdawii. Rozumiem, tak, owszem, na podwórkach mamy pola i gramy, ale to nie jest tak... Pobyłem w Polsce, widziałem, jak to tam w Polsce się dzieje, tam jest religia troszeczkę. Otóż to, właśnie. Tak, a u nas to jakoś to się nie robi po prostu taką religią. No nie ma u ludzi takiego fanatyzmu, można tak powiedzieć, że nie są tak aż tak fanami, nie kibicują tak. Dlaczego z tymi grupami młodzieżowymi też tak wygląda? Bo rozmawiając z ludźmi w szeryfie, oni mówili, że były grupy młodzieżowe dla miejscowych, zarówno Mołdawian najlepszych, jak i Naddniestrzan. Tylko że jednego dnia było 18 osób, 18 chłopaków zapisanych na zajęcia, w następny poniedziałek już było 16, a w następny 12, ponieważ uciekali z rodzicami do Niemiec, do Rosji, do tak. Pragi, do Warszawy. I zresztą tam, Roman, no, jakby zgłębiałem temat, to problemem jest też
brak środkowego pokolenia, to znaczy jakby naszych rodziców. Mhm. Są dzieci i są dziadkowie. Dziadkowie wychowują dzieci, a te dzieciaki jedyne, na co mogą liczyć, to na nowy telefon komórkowy przysłany. W związku z tym największa w Europie fala samobójstw nieletnich jest w Mołdawii i w Naddniestrzu. I problem z narkomanią, ponieważ no, te dzieciaki gdzieś tłumią te swoje emocje. No, raczej nawet bym powiedział alkoholizmu, bo alkohol to jest bardzo dostępny. U nas Naddniestrze słynie z tej fabryki Kwinta, która się znajduje w samym centrum miasta. Alkohol jest bardzo, bardzo tani. No, tak jest. Wiesz co, fajną rzecz wyczytałem, chyba u ciebie właśnie, Michał, w książce, że jeżeli jesteś młody i chcesz pracować w Mołdawii, to masz cztery opcje. Pierwsza jest wyjazd za granicę, drugą jest zostanie urzędnikiem, trzecia taksówkarzem i czwarta praca w szeryfie. Oczywiście. Tak, Roman, tak, tak, gdzie pracujesz? Powiedz, z czego się utrzymujesz, czy trafiłem w którąś z tych opcji? Ja pracowałem, no u mnie troszeczkę niestandardowa sytuacja, dlatego że pracowałem jako przewodnik turystyczny w Naddniestrzu przez ostatnie 6 lat. A teraz niestety to wszystko się skończyło, ponieważ mamy zamknięte granice, ale teraz się utrzymuję z YouTube'a i po prostu z tego, co miałem, bo wcześniej zarobiłem, dlatego że życie tu jest dość tanie. A z innej strony to się kończy, dlatego wyjeżdżam. I wyjeżdżam za niedługo już do Polski. Będę no właśnie. Już tam. Do jakiego miasta? Do Polski. Do Warszawy. No właśnie. Do Warszawy. Dobrze, że pytasz. Tak. Będziemy teraz pokazywać też twoje zdjęcia z Mołdawii, ale to muszę cię dopytać. Czyli rozumiem, że zostawiasz Mołdawię, będzie emigracja. Dlaczego akurat Warszawa i dlaczego jednak z tej od siebie wyjeżdżasz? Nudzi się mnie po prostu tutaj, dlatego że tutaj też nie ma ludzi, bardzo mało ludzi zostało w moim wieku. Mam teraz 27 lat i no, jak mówiłeś wcześniej, że mamy albo bardzo młodych, albo bardzo starszych ludzi. I dlatego no, nie mam po prostu w takim społeczeństwie, to mi się wydaje, że nie będzie rozwoju, bo nie mam ludzi, którzy są ciekawi czegoś innego, jak pójść do sklepu, jak mówiłem też wcześniej, albo pracować w taksówce. A będziesz prowadził YouTube'a z Warszawy pod hasłem Roman fan Naddniestrza, czy nie? Tylko jak dla Naddniestrzan. Będę pokazywał Polskę. A powiedz mi, tam u was na miejscu Polska jawi się jako taka ziemia obiecana? Warszawa jest takim miejscem, do którego 90% twoich rówieśników chciałoby się dostać i tam żyć? Nie, u nas troszeczkę ludzie uogólniają, to jest w sensie, że Europa po prostu. U nas istnieje nasz taki rosyjskojęzyczny świat i Europa i ludzie chcą pojechać do Europy. Kiedyś była moda na Stany, a teraz no Europa. No, dlatego, ale z jednej strony to dużo u nas ogłoszeń teraz się pojawiło na słupkach, że praca w Polsce, robota w Polsce, bo prawie wszędzie teraz można zobaczyć. I w Czechach też, prawda? Bo widziałem takie napisy do Pragi też zapraszające. Więcej teraz do Polski akurat. To jest ciekawe. Ty w ogóle kiedykolwiek jakiś sport oglądałeś? I drugie pytanie, czy ty kiedykolwiek byłeś na meczu piłki nożnej w Mołdawii albo w Naddniestrzu? Tak samo. Jestem z tych ludzi, których po prostu to nie interesuje i dlatego byłem w środku oczywiście, bo ja pracuję jako przewodnik turystyczny. Dużo ludzi u mnie prosiło, żeby poszedliśmy tam, zobaczyliśmy. To robiłem, ale na mecz ani razy. Ale rozumiem, że byliście tam, czyli na stadionie Szeryfa, tak? Tak, w Tiraspolu. Kompleks, cały kompleks, tam dużo. Fenomenalne wrażenie robi też. W Mołdawii zauważyłem, i w Naddniestrzu również, literkomanię. Te napisy I love i nazwa miasta. Aha. One stoją praktycznie, ja byłem też w Gagauzji, której stolicą jest Kamrat, wielkie litery I love Kamrat pod Teatrem Narodowym. Byłem w Baltii, to samo, w Suruczeni to samo, w Kiszyniowie to samo, a w Tiraspolu jest ja, serduszko Tiraspol, z takim pięknym widokiem na blokowisko, na taki Gocław nasz. Fantastyczna pamiątka stamtąd, bo już w drugą stronę jest pomnik Suworowa, zresztą bohatera Naddniestrza, tego samego, który tłumił bunt Pragi i wyrżnął nam pół miasta po prawej stronie Wisły. A jednym z najbardziej znanych Naddniestrzan, to też jest obok
obok tego Roman Memoriału w samym centrum. I tam jest jego dom i muzeum. Jest facet, który wymyślił maskę przeciwgazową. To jest największy wynalazek z tamtych stron. No tak wyczytałem. Jak się nazywał Roman ten facet od maski gazowej? Tuż przy tym czołgu i memoriale jest jego dom. W książce opisuję, ale pisałem już pół roku temu, więc zapomniałem. Żirkow? Nie pamiętam, niestety nie będę. Ja też, troszeczkę nie mogę się zorientować. Zaraz nasi widzowie na czacie odpalą i dajcie znać na czacie, kto wynalazł maskę gazową i Mołdawianina. Ale ja Tiraspol to stoi, to nadal jest, tak. Okej, Roman, no to kiedy w Polsce? Kiedy tutaj w Warszawie cię zobaczymy? Najpierw jadę do konsulatu, później wizę, troszeczkę biurokracji, ale później, no, 3 tygodnie mniej więcej. A to jest trudne, żeby tak faktycznie legalnie dostać się tutaj do Polski, ta cała papierologia? Tak. To jest dużo czekania. Teraz jak długo? Jak długo w twoim przypadku? Tak, było trudne, w sensie, że dużo razy, raz czekałem, 5 musiałem pójść tam do konsulatu, później zamknęli konsulat, bo jakiś tam, nie wiem, ktoś schorował, choroba teraz wszędzie. Mhm. I teraz, żeby uciec na Dniestrze, to teraz trzeba dzwonić i mówić, że jutro będę wyjeżdżał do Kiszyniowa, bo nie puszczałem przez granicę. To u nas dużo granic tutaj, w lewo, w prawo, wszędzie granice. Roman, życzę ci tego, żebyś jak najszybciej do Warszawy się dostał i mam nadzieję, daj znać, jak już będziesz tutaj, to się tutaj spotkamy. Na Kwinta pójdziemy. Na miejscu, otóż to. Przywiozę. A Kwint też jest szerifa, też kupili tą fabrykę. Tak. Wszystkie wielkie firmy u nas, to nie ma szansy, żeby to szerif prowadził. Roman Maksimow, Roman, fan Polszy, bardzo dziękuję za udział w programie. Roman, trzymaj się, do zobaczenia już tutaj na miejscu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Tak się zastanawiam, że łatwiej byłoby nam wymienić, czego szeryf jeszcze nie przejął. Gdzie ma też na przykład salon Mercedesa. Więc tak a propos współpracy zachodniego kapitału z powiedzmy wprost, z mafijnym, nie ma żadnego problemu. Proszę państwa, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Mołdawii, Naddniestrza, piłki nożnej tam lub jakiejśkolwiek inne, możecie dzwonić, otwieramy linię. Teraz przez parę minut jeszcze wasze telefony będziemy odbierać, więc jeżeli macie jakieś ciekawe zagadnienia, to dawajcie znać. Z tych wszystkich miejsc, w których byłeś i opisujesz w tej książce, to Naddniestrze, to Mołdawię, jak wysoko byś ulokował w takiej hierarchii miejsc, które zrobiły na tobie wielkie wrażenie? To nie musi być wrażenie pozytywne. Wiesz, ja byłem dość młodym człowiekiem, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie cały świat wygląda jak Szwajcaria. Mhm. I od tej pory niewiele rzeczy mnie dziwi. Jest po prostu inaczej. Ważni są ludzie, ważne jest otoczenie. A ja spotkałem tam masę życzliwych, masę porządnych, uczciwych, otwartych i pogodnych ludzi, wbrew temu, co się dzieje dookoła nich. Nie jest to najbardziej urokliwe miejsce na świecie, bez wątpienia. Rzeczywiście ta część naddniestrzańska wygląda trochę jak skansen Związku Radzieckiego, jak, nie wiem, może jak Korea Północna nawet. Robi wrażenie ten pusty prospekt. To są 3-4 pasy w jedną stronę w centrum miasta, gdzie przejeżdżają 2 Zaporożce i później Porsche Cayenne, bo ktoś jechał z szerifa właśnie podjeżdżał. Ja nie chciałbym jakby klasyfikować pod względem dziwności, bo myślę, że to jest po prostu inaczej. Szokujące jest to, o czym mówiłeś wcześniej do Jarka. Z północy, z Soroków do Rzeszowa, bo ja wtedy sprawdziłem, to jest 600 kilkadziesiąt kilometrów. To jest naprawdę, no jak troszkę dalej niż z Warszawy do Berlina. To jest kompletnie inny świat. Do tego Naddniestrza, jeśli was interesuje podróżowanie, jeśli was interesuje zwiedzanie miejsc nietypowych, to trzeba jechać jak najszybciej, bo nie wiadomo, ile to jeszcze, potrwa. No ja się na przykład cieszę, że byłem na Kubie jeszcze jak był Fidel, bo tam też było ciekawie. Na przykład można było kupić Coca-Colę i ja mówiłem, ale jak to Coca-Colę możecie, tutaj mogę sobie kupić, a przecież ona jest amerykańska. A pan mówi, brał puszkę i mówi, a nie, hecho e Mexico. No. Da się to wszystko obejść. Wszystko wyjaśnić. Mamy pierwszy telefon. Jesteśmy już na antenie. Cześć, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Mariusz z Warszawy, z tej strony. Cześć, Mariusz. Ja mam takie pytanie, bo trafiliście dzisiaj z odcinkiem jakby moje zainteresowania, ponieważ jestem z wykształcenia historykiem i geografem.
i akurat bardzo interesuję się tą tematyką Rumunii, Mołdawii, Albanii. I tu mam, też byłem w tych miejscach i jak najbardziej potwierdzam wszystko to, co tutaj mówicie. Z tym, że mam pytanie do pana Michała, bo widzę, że doskonale się orientuje w tematyce. Mam pytanie pół żartem, pół serio. Pierwsze pytanie to w jakiej skali wyceniłby, w sensie ile daje kobietom w Naddniestrzu od jednej, w skali od 1 do 10, bo rzeczywiście uważam, że jest na czym oko zawiesić. To jest to moje pierwsze pytanie. To jest takie pytanie, że tak powiem, na rozgrzewkę. Drugie pytanie też jest takie mniej poważne, bo osobiście uważam, że Kiszyniów to jest najbrzydsza stolica w Europie. W ogóle ciężko mi znaleźć brzydszą, więc to pytanie do pana Michała, czy zgadza się ze mną. No i trzecie pytanie, czy spotkał się z jakąś inną ligą, znaczy w sensie ile jest lig w Mołdawii, bo jakby nie mogę znaleźć informacji, czy jest druga, czy trzecia liga w tej Mołdawii. Jest druga liga. Co do kobiet, o gustach się nie dyskutuje. Są to ładne dziewczyny, myślę, że wszędzie na świecie są piękne. A co do najbrzydszej stolicy, byłem w Prisztinie. Można dyskutować. Byłem w Podgoricy, można dyskutować. I wydaje mi się, że zarówno Podgorica, jak i Prisztina są brzydszymi miastami od Kiszyniowa. Ja kiedyś taka była promocja, nie będę jakby linii lotniczych reklamował. Co środę się latało za 200 do Kiszyniowa. Polećcie sobie państwo w czerwcu, w lipcu, kiedy Kiszyniów jest zielony, kiedy można siedzieć w ogródkach, pić pyszną kawę, kiedy ludzie się częściej uśmiechają, choćby ze względu na witaminę D, którą dostają naturalnie. I to nie będzie takie aż tak strasznie ponure miejsce. Tyraspol zdecydował. Nie tak. Jeśli traktujemy Naddniestrze jako stolicę kraju, to jest najbrzydsza stolica. Możesz przyrównać do jakiegoś polskiego miasta? Myślę, że wygląda to jak dworzec w Kutnie nocą. Okej, okay, ten jeszcze przed remontem. Tak. Klub numer dwa jeszcze bym poprosił. Czy według pana istnieje jakiś klub numer dwa, tak jak u nas jest Lech Legia, to tak u nas... Nie ma. Znaczy, to jest pojedynek Zimbru z Szerifem, no ale to jest pojedynek międzypaństwowy według Naddniestrzan. Zimbru ma całkiem silną bojówkę chuligańską. Muszą nadrabiać. Tak, oni tam jest ich 450-500 na każdym meczu z takiego żywego dopingu. Oni mają te postradzieckie tradycje. Wtedy to, o czym mówiłem, tak piąte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej osiągnięte. I to tyle. Nie ma żadnych tradycji w tych klubach, które nawet są teraz wysoko, znaczy tradycji kibicowania, czy też nazywanie czegoś derbami Mołdawii nie ma najmniejszego sensu. Czy jeśli mówimy o Petrokubie, czy jeśli mówimy o Sfintulo, a to są kluby numer 2-3 pod względem siły rażenia na boisku. To ja tylko dodam, Zimbru 8 mistrzostw, oczywiście 18 ma Szeryf, w ogóle bez żadnego podjazdu. Były też kluby, które po raz zdobywały mistrzostwo Mołdawii, ale tak jak Michał powiedział, nie liczą się. Do pana prowadzącego. Bardzo podoba mi się ten wasz format. Czy jest szansa na zrobienie magazynu egzotycznych z Albanii? Pewnie, oczywiście. I nawet nie szansa, tylko to się stanie. Tylko jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, ale na pewno będzie magazyn Ligi Egzotycznej. Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiamy. Dzwońcie, jeszcze mamy dosłownie 6 minut na to, żeby odbierać wasze telefony, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. No, tu trochę zrobiliśmy jednak reklamę tej Mołdawii, bo tak chciałem ten program zacząć od takiego, wiesz, pokazania, że to jest jednak koszmar, ale też pozytywne rzeczy wyciągnęliśmy. Tym trzecim miejscem nie zszokowałeś. Tak, jeżeli tylko wspomnimy, o co chodzi. Trzecie miejsce pod względem najmniejszej liczby turystów na świecie. Gwinea, Bangladesz, tam mniej turystów jest na przeliczeniu na mieszkańca. No nie byłem w Gwinei i w Bangladeszu. A widzisz. Trzeba nadrobić. Nie, naprawdę. Ja myślę, że latem Kiszyniów to jest naprawdę fajne miejsce. Zwłaszcza na weekend taki, jak Angole przyjeżdżają do Krakowa. No. Mamy kolejny telefon. Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry. Cześć Adam, cześć Michał. Cześć, dzień dobry. A ja takie mam pytanie... Śmiało. Pauza Lewandowskiego, poczekaj. Nie, bo przepraszam, zapomniałem. No tak gadać o tej lidze, no i tak nie mogę
Mówisz, że Legia potrafiła przegrać. Jeszcze raz, bo ja nie zrozumiałem. Jakbyś powtórzył? Tak, słucham właśnie o tej lidze. Mhm. Nie mogę wierzyć, że taki klub jak Legia potrafił przegrać. Znaczy nie przegrał, dwa remisy. Ale pamiętają. A, tak, przepraszam. Są żarty w Tyraspolu. Tak, i że polska reprezentacja nie potrafiła wygrać z nimi. No to też niestety też bolesna historia. No. Poza tym pozdrawiam Adama za ten świetny program. I przez pochwalę się, że byłem jednym z widzów, który odgadł właśnie, że się będzie o Mołdawii. Bardzo szanuję to. Powiem ci, że większa liczba widzów faktycznie na Instagramie zgadła. Pierwszy, tak jak mówiłem, chociaż po dwóch minutach. Chociaż nie byłem pewny odpowiedzi. Po dwóch minutach, słuchaj, już od wrzucenia tych podpowiedzi na mój Instagram była poprawna odpowiedź. Więc może kolega. Mega szacun. Olek, on wie w ogóle z wyprzedzeniem, on nie bierze udziału. Szeryf ma brylant blankowy 46-4, to właśnie... No to Szeryf, wiesz, no tam no, chyba nie przyjmuje się zakładów na to, że Szeryf może być mistrzem. Chociaż ostatnio oczywiste. 1-0 z Petrokubem przegrali właśnie. Przegrali. No to historyczny tak. Moment. No mówiłem, że z Petrokubem im nie idzie. To wtedy wiesz, że tak jest. Przegrali i zremisowali właśnie z tym. A na stadionie Finchesti nie wygrali od 4 sezonów, także jest co robić. Czyli jakbym mają takim jakieś takie... piłkarzem, to mógłbym zdobyć dokładnie, tam Finchesti. Dokładnie, to są, wiesz, takie rzeczy, które można się umotywować. Masz jeszcze jakieś pytanko, czy dajemy szansę komuś? Podziękuję. Dzięki za ten telefon. Słuchajcie. Ostatni telefon jeszcze rzutem na taśmę zdążymy sobie tutaj odebrać, bo dzisiaj plan bardzo mocno napięty. Jeżeli macie jakieś pytania o Mołdawię, to walcie. Jeszcze na czat sobie szybko zajrzę. No, Bangladesz pytacie. Też będzie w magazynie Lig Egzotycznych Bangladesz, tylko zawsze mam, wiesz, z czym największy problem? Ze znalezieniem eksperta od tych lig. Jak będziesz o Kosowie robił, to jeszcze mogę do ciebie wpaść. Zrób jakąś przerwę między Kosowem teraz. Mówisz, masz. Piękna koszulka reprezentacji Kosowa. Dostałem ją gdzieś i muszę wam powiedzieć, że jest jedna z moich ulubionych, bo taka dosyć nietypowa. Te gwiazdki na rękawach robią duże wrażenie. Dostałem dwie takie koszulki, nie takie, tylko oficjalnego ich producenta firmy 14. Mm-hmm. Nie wiem, czy oni jeszcze dosyć jakąś kadrę ubierają. Taka niezbyt popularna. Ja biegam w tych koszulkach, które dostaję, bo stwierdziłem, że po coś one są jednak, no tak, więc je zakładam. Codziennie zakładam inną. Bo ja biegam tak raczej od marca do października, że wystarczy koszulka. No i czymś takim to nie biegałem, powiem ci. Cerata taka, że ja myślałem, że się usmażę. Fortin nie jest znaną firmą. Mamy ostatni telefon. Proszę bardzo, jesteśmy już na wizji. Cześć Adam, cześć Michał. Cześć, witamy. Tutaj Piotrek z Krakowa. Ja mam jedno pytanie do Michała. Słuchaj, bo dostałem ostatnio na urodziny twoją książkę i zacząłem czytać ją dosłownie wczoraj. I zastanawiałem się... Halo, słyszymy się? Tak, cały czas. I zastanawiałem się, przeczytałem całą sekcję o Izraelu, jestem w połowie sekcji o Bośni i czy po obejrzeniu dzisiejszego programu jest coś jeszcze w tej książce, czy co dzisiaj nie zostało powiedziane? Tak, jest bardzo dużo rzeczy, naprawdę. To, co ja tutaj mówię, to są też, jest takich dwóch autorów, Piotr Oleksy i Kamil Caus. Kamil Caus wydał książkę pod tytułem, która kamera jest moja, ta? Kamil Caus wydał książkę Mołdawia, kraj nieoczywisty, a Piotrek Oleksy książkę Naddniestrze. Obie są z wydawnictwa Czarnego i jeśli chodzi o moją wiedzę, to obaj panowie, a zwłaszcza Piotrek Oleksy, który później z nami spotkał się w knajpie Propaganda w Kiszyniowie, to jest ich wiedza. W tej książce są opowiedziane konkretne przykłady konkretnych ludzi, bo my tam rozmawialiśmy z ludźmi. Pracując nad książką, spotkaliśmy się z... Naszych rozmówców było 66, więc tam są historie ludzkie bardzo uderzające po głowie i po serduchu i one są połączone z piłką trochę albo bardzo. Czytaj i napisz mi później na Twitterze, czy cię nie oszukałem, że jednak jest tam dużo jeszcze innych rzeczy. Na pewno jestem bardzo zadowolony po tych pierwszych 65 stronach. Tematyka, którą uwielbiam, więc na pewno teraz po twojej rekomendacji pójdę dalej. To ja ci tylko dodam na sam koniec. Magazyn Lig Egzotycznych o Bośni i Hercegowinie był jeden z moich ulubionych odcinków, szczerze przyznaję. Polecam każdemu obejrzeć.
Proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca, jeszcze telefonów byłoby mnóstwo, ale musimy kończyć, bo i tak już 90 minut przegadaliśmy o piłce nożnej, głównie w Mołdawii. I to jest duży sukces tego programu, że jesteśmy w stanie rozmawiać przez 90 minut o takich krajach. Michał, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję, wielka przyjemność, że mnie zaprosiłeś. O tym Kosowie jeszcze pogadamy sobie kiedyś. Bardzo, bardzo z wielką przyjemnością przyjdę. Michał Kołodziejczyk był moim gościem. Dziękuję ja bardzo. Nazywam się Adam Kotleszka. Co piątek o godzinie 16 magazyn Lig Egzotycznych, co czwartek podpowiedzi na moim Instagramie. Wpadajcie, zostawiajcie te wszystkie łapki, lajki i tak dalej. Do zobaczenia Państwu.